Na program zaprasza sponsor firma Pagacz i Synowie, dystrybutor produktów marki D-Way. Witamy w kolejnym odcinku magazynu Strzeleckie ABC. Ostatnio sporo czasu spędziliśmy na obiektach sportowych Legii Warszawa, aby poznawać tajniki funkcjonowania klubu sportowego, w którym w przeciwieństwie do sekcji piłkarskiej zawodnicy i zawodniczki dużo strzelają. Jak się jednak okazało, z naszego króla pudlarzy mistrza świata nie będzie. Dlatego w dzisiejszym odcinku przyjmie z pokorą rolę statysty, a za strzelanie, i to ostre, zabierze się kolega Piotr. A ponieważ lato w pełni, zamiast do tarczy, postanowiliśmy dzisiaj postrzelać do arbuzów. Tańsze już nie będą, więc to wyjątkowa okazja. A skoro już o okazji mowa, to właśnie przy okazji przedstawiamy najbardziej popularne na strzelnicy modele broni krótkiej, z których wyjątkowo chętnie korzystają nie tylko klienci, ale także, a właściwie przede wszystkim, gwiazdy kina akcji. Po kanonadzie zabierzemy się za porządki, aby w lufie nie została nam żadna skórka od arbuza. Zapraszamy! Aby się dobrze zabawić z bronią, wcale nie trzeba być znanym hollywoodzkim aktorem. Wystarczy trochę wolnego czasu i zaoszczędzona stówa lub dwie, na przykład na mandacie drogowym. Przyda się też dobry trener, najlepiej taki, który zaniesie za nas na strzelnicę na przykład ciężką skrzynię amunicji. Ale dzisiaj nasz etatowy instruktor postanowił sam się nieco zabawić. Ja przyniosłem swoje zabawki. W międzyczasie asystent przygotował mi trochę rzeczy. Zanim jednak zaczniemy, mała niespodzianka. W części kulinarnej dzisiejszego programu pokażemy, jak najszybciej zrobić naleśniki. Mamy mąkę, mamy jaja i mamy niesamowicie szybki mikser. Nasze składniki na naleśniki już mamy przygotowane, wszystkie są razem, nawet śmieszny ludzik nam z tego wyszedł. Czego nam brakuje? Miksera, więc musimy po niego skoczyć. Aby przystąpić do miksowania, musimy przygotować też siebie. Potrzebujemy słuchawek, nasz mikser troszeczkę hałasuje, jest takim nietypowym mikserem, więc założę je, żeby szanować i chronić swój słuch. Akumulator do miksera już jest załadowany. Musimy go tylko podłączyć do naszego miksera i możemy rozpocząć przygotowanie naleśników. Chyba przesadziłem z mocą miksera. Będziemy się musieli obejść bez kolacji. Oho, szypi nam tu pan balonik. Tylko nie zostań tam, wróć tu do nas. A my po części kulinarnej pozostaliśmy z częścią składników. Na pewno się nie zmarnują, jakoś je wykorzystamy. Gotować może już nie będziemy, ale na pewno postaramy się je rozstrzelać. Tymczasem muszę zrobić trochę miejsca na broń, więc to pójdzie na bok. Zresztą czasu mało. I sprawdźmy, z czego będziemy strzelać. Pierwszy pistolet, który przygotowałem, to niemiecki Walter P99. Konstrukcja z połowy lat 90. W naszym programie już z niego strzelaliśmy. Mówiliśmy, że jest jednym z pistoletów Jamesa Bonda. Jako ciekawostka, nasza polska policja ma także ten pistolet na wyposażeniu. Ma wielu zwolenników, chwalą tą broń. Ja po cichu się przyznam, że wolę inne. No ale to jest bardzo subiektywna opinia, tak? Jedni wolą brunetki, drudzy blondynki. Kolejny pistolet, dosyć stara konstrukcja. Tak stara, że nie pamiętam. Pytałem dziadka, ale też nie mógł sobie przypomnieć. Prawdopodobnie 33 rok, a tak naprawdę pistolet skonstruowany w roku 30 przez Tokariewa, produkowany później w zakładach zbrojeniowych Tulski. Bardzo ciekawy kaliber, 7.62x25. Popularna tetetka, sławna przede wszystkim z tego, że jego pociski mają bardzo dużą przebijalność. Brazylijski pistolet, bardzo często mylony z daleka z Berettą. Bardzo podobny z wyglądu. Ten model to jest akurat PT-101 w kalibrze 40, czyli 10,2 mm.
fajnie wyglądający, dosyć przyjemnie się z niego strzela. Myślę, że sprawi mi trochę frajdy, jak będę się nim bawił. Kolejna broń to rewolwer, taki kieszonkowy, jak to mówi znajomy, sam raz do skarpety. Smith & Wesson model 36. Początki jego produkcji sięgają czasów zaraz po II wojnie światowej, natomiast tak naprawdę w latach 50. dopiero dostał swoją nazwę, czyli jako Smith & Wesson model 36. Kaliber 38 Special, czyli najpopularniejszy rewolwerowy kaliber, jaki występuje. Broń bardzo mała, bardzo lekka, bardzo często wykorzystywana do ochrony osobistej. Nie polecałbym nikomu do strzelań sportowych przy tej długości lufy. Strzelanie na więcej niż 15 metrów z tego rewolweru mija się z celem i to dosłownie. Natomiast piękna broń do noszenia w ukryciu, nie ważąca zbyt wiele, wybierana zresztą przez wiele osób do ochrony osobistej. Wieje tak, że głowę urywa, ale przy tej wadze broni myślę, że nie będzie nam to przeszkadzało. Legendarny pistolet. Możemy go spotkać w większości filmów czy gier komputerowych, czyli izraelski Desert Eagle. Ten akurat w kalibrze 357 Magnum może nie daje takich wrażeń jak legendarna 50, aczkolwiek też można się nim bardzo fajnie pobawić. Mi osobiście może by służył w domu do wbijania gwoździ przy swojej masie. Na strzelnicy strzelę z niego kilka razy i myślę, że na tym zakończy się moja przygoda z tą bronią. Są dużo ciekawsze jednostki, z którymi chętnie się pobawię. No i na koniec coś, bez czego Harry nie byłby taki brudny. Rewolwer w kalibrze 44 Magnum. W tym wypadku fascynująca 9,5-calowa lufa. Naprawdę potężna moc rewolweru. Myślę, że z nim się dzisiaj naprawdę dobrze pobawię. I przy okazji sprawdzimy, czy naprawdę ma kopnięcie jak Roberto Carlos. Albo jak Chuck Norris. A nie, on przecież kopie tylko z pół obrotu. Pan statysta żwawo tworzy scenografię do dzisiejszego odcinka. Nie będziemy opowiadać, co jest potrzebne do stworzenia takiego stanowiska, bo wszystko doskonale widać. Sznurek, młotek, gwoździe i pan statysta. Wszystko do kupienia w dobrym sklepie budowlanym. Trochę roboty i scenografia gotowa. Arbuzy może nie największe, ale dzięki temu stać nas jeszcze było na jabłka. Teraz już tylko wystarczy się nieco oddalić i zostawić dalszą pracę nad scenografią Piotrowi, który właśnie zmierza w jej stronę ze swoim ulubionym narzędziem w ręku. Zdecydowanie trzeba mu poprawić. Idę po coś mocniejszego. Mały lewariat. Tetka nie poradziła sobie tak do końca z arbuzem, musieliśmy poprawiać małym wariatem. Myślę, że po dezercie nie będzie co zbierać, chociaż kto wie. Jedyny operator, który zgodził się stanąć bliżej celu, to nasz bot. Pożyczyliśmy go z Kosmicznych Wojen od Luka Georgiasa. Teraz zrobimy trochę bałaganu, ale niejaki Callahan. No proszę, Clint Eastwood na emeryturze, to może Piotr spróbuje swoich sił jako brudny Harry.
jednak wolę niszczyć arbuzy. Lepiej to wszystko wygląda. Pan statysta nie może przepuścić takiej okazji i także zapragnął zmierzyć się oko w oko z legendą filmów sensacyjnych. Cóż, po takim owocowym strzelaniu wśród kurzu i fruwających wokoło płynów i odłamków, warto by było taką broń przeczyścić. A żeby zdążyć z robotą jeszcze w tym odcinku, kończymy zabawy na strzelnicy i zabieramy się za nieco mniej przyjemną część tego wystrzałowego hobby. Zabawa zabawą, było fajnie, ja nie ukrywam, też się troszeczkę pobawiłem, no ale zostały nam teraz obowiązki, czyli czyszczenie broni. Oczywiście każdorazowo po strzelaniu czyścimy broń, natomiast są takie dodatkowe elementy. Producenci broni zalecają na przykład w bloku co kilka strzałów czyścić mechanizm tutaj bijnika, tak? Czyli ten cały mechanizm uderzeniowy. Codziennie nie musimy tego rozbierać. Oddamy 500 strzałów, powinniśmy to rozebrać, wyczyścić te wszystkie elementy w środku. Natomiast co czyścimy? No, przewód lufy, czyścimy wszystkie te elementy tutaj, prowadnice, suwadła, żeby ta broń nam sprawnie działała, żeby tam nie zostały żadne elementy nagary, czy jakieś ewentualnie drobiny piasku, jeżeli trzeliśmy na zewnątrz. Czy za każdym razem musimy użyć wszystkich tych pianek, rozpuszczalników, olej i tego wszystkiego, czy wystarczy, jeśli użyjemy jednego z tych środków przy takim, powiedzmy, codziennym użytkowaniu, gdzie po kilku strzałach chcemy sobie przeczyścić broń? Wiesz co, ja używam zazwyczaj oleju do czyszczenia broni zwykłego takiego, czyli bez żadnych pianek i tym podobnych spraw. Pianka owszem, raz na jakiś czas, żeby ten przewód lufy dobrze doczyścić. Mamy do tego jakieś specjalne rozpuszczalniki, które nam pozwolą zedrzeć ołów, czy powiedzmy sobie pozostałości płaszcza po tym, jak pocisk przechodzi nam przez przewód lufy. Natomiast to robimy co jakiś czas. Do takiego codziennego użytku olej nam wystarczy i no, oczywiście tak, wycior, jakaś kawałek szmatki, ścierki czy przecierak, żeby ta broń nam służyła, żeby sprawna była. W momencie, gdybyśmy nie strzelali dłuższy okres czasu, no to jeszcze konserwacja, czyli jakiś środek konserwujący do nakładania na zewnątrz, żeby ta broń, żeby ta stal nam się zachowała w naprawdę dobrym stanie. Czyli co najważniejsze, po tym jak zapsikamy sobie lufę olejem, tak? No, psikamy, zostawiamy, tak. żeby ona chwilę się tam przeżarła. Odczekała chwilę, bierzemy ten wycior i jedziemy tym wyciorem lufkę. Tak, to możemy sobie zobaczyć, czy czysto było. No nie, było brudno. Wszystkie przecieramy sobie te elementy tutaj, tak? Przecieramy sobie zamek od wewnętrznej strony. Oczywiście z zewnątrz warto go też później przetrzeć zaoliwioną szmatką. Wszędzie tam, gdzie złapiemy ręką, jak jest taka pogoda, dzisiaj mieliśmy trochę słońca, jest taka pogoda, że człowiek troszeczkę się spoci czy coś, po tym ręku zostają później ślady. Bardzo fajne później odciski palców z rudego mamy na broni. Także też warto z oliwioną szmatką przed chowaniem broni do szafy przeczyścić ją. Takie szczoteczki do czyszczenia, powiedzmy, jak kobiety używają do malowania, to my używamy do wyczyszczenia wszystkich takich tych zakamarków, tak, żeby powiedzmy wyczyścić tak elegancko i to wtedy możemy pokazać, ile takiego syfu gdzieś tam jest. Jest tego nagaru, no niestety, spala nam się ten proch, pozostałości po tym są. Jak po ognisku, kupę sadzy, kupę popiołu, tak samo tutaj mamy na większości elementów, te przedmuchy jednak są gdzieś tam, to wszystko się dostaje. Część broni mamy poczyszczonej, odłożymy sobie tutaj na bok, może ja poskładam go do kupy, jak on już jest wyczyszczony. Spróbuję tego Waltera. Ale Walter chyba jeszcze nie był czyszczony, to możemy go zostawić rozłożonego, bo i tak trzeba będzie go doczyścić. Natomiast Glocka już mamy wyczyszczonego, to sobie go odłożymy.
No ja już ze swoim maluchem praktycznie skończyłem. Jak tam u ciebie? No już dosłownie kosmetyka, więc powinien być rugerek lśniący i pięknie wyczyszczony. Ale chyba został nam już tylko Desert Eagle i kończymy zabawę. Ty nie chciałbym. Jeszcze kilka jednostek było strzelanych. A ta tetka? A ten folio? Oj, zapomniałem. Niestety, Przemek, strzelaliśmy, trzeba teraz wyczyścić. Także to nie koniec. Jeszcze godzina przed nami przynajmniej. Kto strzelał, ten strzelał. Słuchaj, odpowiedzialność zbiorowa. Okej. My tu jeszcze troszeczkę zabawimy, poczyścimy broń. No a z wami już żegnamy się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Już zaraz po wakacjach. To szybko minie. Do zobaczenia. Program zaprosił sponsor firma Pagacz i Synowie, dystrybutor produktów marki D-Way.